Dzisiaj będziemy wybierać top 10 najlepszych cosplayów w LoLu. Tutaj przykład. O, ja znam! Co? Znasz ją? To jest moja kumpela! Ładna. Ale najpierw zobaczmy wasze cosplaye. Cześć! Coś ci się przerwało! Naruto! To jest Soraka podobno. Tak! Ty się przebrałeś za kogoś innego? O ty! Jestem Leonem. Proszę państwa, jak słyszeliście, jest z nami jeszcze gość specjalny. Jest to Nadien. Dzień dobry! O kurde. Ile ci zajęło założenie tego cosplayu? Od 17.10 malowałam, nawet rzęs przykleiłam i soczewek nie założyłam. Ale ja znam poświęcenia, też co najmniej pół godziny tam też. Tak! Panowie, waszym zadaniem będzie wybrać top 10 najlepszych cosplayów. Będziecie to robić przyznając im punkty. Top 10 najlepszych cosplayów League of Legends, dobra. Dokładnie taki będzie tytuł. Chłopaki tego nie wiedzą, ale obecność Nadien dzisiaj nie jest przypadkowa. Od jej osoby będzie zależało to, kto wygra 5000 RP. Ale o tym na koniec. No dobra, to teraz lecimy z ocenianiem w takim razie. Nadien tutaj jest jako specjalistka, także będzie nam pomagać, jeżeli będziemy mieli jakieś wątpliwości. A my jesteśmy jako debile. Dałbym 10, ale daję 9, dlatego że nie lubię Seraphim. 8,5. O kurde, wow. Od razu widać, kto to jest. Ja mam sentyment do mordy przed reworkiem, także 6,66 poproszę. Jeszcze dupka wystaje ładnie. Ale wypatrzył tam gaciory. Wiadomo, gdzie Bezu patrzy na początek. Dobra, ile punktów dajesz? Solidne 8. Ej, to jest akurat niezła robota. Skoro ekspertka tak twierdzi, to ja daję 9. Solidne 9,5. Dobra, no to następny. O mój Boże! To jest jakiś kurs! Papier mi spada, papier mi spada. Zrób zmianę cosplayu na Amumu. Nie będziesz papieru więcej marnował. No jak marnował? Możesz go potem zwinąć z powrotem i wycierać dupę. Nie no, Baronek był lepszy. 6,9. Wow. 6,6. Ola, a tobie jak się podoba? Nie no, to wiecie, to już jest bardziej zaawansowany niż ten pierwszy. Więcej ktoś przyłożył uwagi do kolorystyki. Ta jego głowa, taka fizyczna jego głowa jako człowieka, to jest chyba ten język, którym on tak potem pluje. O, bez hitu! Proszę państwa, dzisiejszy film jest sponsorowany przez Gaminate, czyli suplement dla gamerów, który poprawi twoją koncentrację i da ci siłę na długie wieczory z ligą. Ale to już przecież wiecie. Nie wiecie natomiast, dlaczego mam ubrane to. Fartuch. Dzisiaj będziemy gotować. Zapytacie pewnie co? Otóż to pyszny napój energetyczny, dzięki któremu będziecie mogli dłużej grać, uczyć się czy pracować. Mam przed sobą już wszystkie składniki. Składnik numer 1. Woda. Składnik numer 2. Gaminate. Kiwi. Truskawka. Wsypujemy. Teraz woda. Gul, 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 gul. Zamykamy pojemnik. I trzęsiemy tak jak Cleo tym, co mama w genach dała. Czuję to. Czuję minus 10% z kodem Dr. Hodo. Czuję brak cukru. Czuję 12 aktywnych składników. Czuję poprawioną koncentrację. Czuję brak zjazdu energetycznego. Czuję taniej niż zwykłe energetyki. Czuję 3,33 za porcję. I czuję gwarancję zwrotu kosztów testera startowego. Proszę państwa, koniec wygłupów. Kliknijcie sobie w link w opisie. Zamówcie sobie starter testowy. Jak wam się nie spodoba, dostaniecie zwrot kosztów. To tyle. Wracajmy do odcinka. Wow. Ej, to jest Turet? To są jakieś wyciągi z, kurde, Excela? Ej, faktycznie. Ale mi się trochę ten twarz kojarzy mi się z Xame, nie wiem czemu. O kurde, widzę to. Dobra, to jak Xame to jeden. Nie. Ja biorę jeden, to kontynuwa lepsza, wywalone tam, gdzie będzie chłop nienawidzić. Piąteczka. O, myślałem, że to jest poster. Ej, nie, też tak w pierwszej chwili. Generalnie na to się raczej mówi instant, kiedy ktoś robi makijaż i perukę. Ogólnie spoko. No to chłopaki, w obliczu tej opinii, jak wam się podoba? A to będzie na Nadien, 2. 4. 0. Co, że Yumi to od razu 0, tak? Tak jest. Mi się podoba 6,5. Mordekaiserowi dał 8, a tutaj dał 6,5. Tak, zupełnie szczerze, Mordekaiser poświęcił więcej czasu na zrobienie swojego stroju niż ona. No tak, ja jestem tego 100% pewny. Dobra, a powiedzcie mi, 4 ręce to są, nie wiem, kojarzy mi się z takimi strojami furasów. No, sassy, trzeba uważać. Uważajcie z tymi ocenami, bo to o was świadczy. O nie, kompromitacja, przyszły pracodawca ogląda doktora Hodo. A szało, widziałeś mój cosplay? To jest tego anime, ReZero. Jest tylko jedno anime. Tylko on, może ty chcesz się pochwalić. A kim jestem? Okej. O, Ari, dobra. Jest nawet w plenerze. A, to są dobra rododendrony. Dziękuję, ode mnie jest takie, no, 8,6. Generalnie Ari jest zarąbista do cosplayów, ja uwielbiam, Jezus Święty, o tak. Ja ty jesteś głupi! 9,6. Ej, Bezu, wyobrażasz sobie taką sytuację, że Hodo wrzuca ten film i potem dostajemy DM-y. Hej, oceniłeś mój cosplay na 4, tylko dlatego, że wzięłam Yumi. Ja tylko teraz dam info do wszystkich osób, które tutaj są w tym filmie. To wszystko na żarty, my się nic nie znamy, oprócz Oli.
O, Diego! Co zmienił płeć to jego? Korona, ona jest digitalnie, nie? No ja w jego lubię sobie pograć. To nie ma nic wspólnego z oceną. Jak Yumi została oceniona? A no to prawda, dobra, dobra. Dobra, 9 ode mnie. Na jego mam 7 generalnie, więc 7. Naprawdę jej ocenę zaniża fakt, że nie ma wyższej maestri niż 7? Ja chciałem nie, przypomnieć dobra, Bezu nadal, że Mordekaiser z folii miał 8. Przepraszam, mam 7 i jestem jeszcze taki dzyndzelek, jest taki z patronów, to 7,5. Ja uważam, że to jak na razie jest najlepszy, jakby co, ale ja nie oceniam. No, więc bez kitu. To czekajcie, 9. Mieniasz na 9? Uległ presji. Oh my fucking god, Diego! To jest Emilia? A. Ja nie wiem, jak ona wygląda, więc ciężko mi powiedzieć. Ale jakie uszy elfie, ej. Bo jest pół elfem. No może za mało znam materiał źródłowy. Nie wiem, 6,3. Ja dam, żeby było tylko mniej od Mordekaisera, 7,9. Widać, że makijaż jest starannie zrobiony, są soczewki, są uszka, jest ładnie przystrzyżony wig, więc jak dla mnie całkiem spoko. O mój Boże, Shinobu! Co to jest? No. Bezu, proszę, dla mnie, daj 10, proszę, Bezu, Michał. 8,2. Solidne 9. O! To jest dobry cosplay. 11. 6,9. Robił to śmieszna liczba. Fox, to jest Vox Vox? O, jest. Jest miecz tam z tyłu nawet zrobiony. Tak, tak. Ty, on grał w Lola na padzie, jak to nosi. Ale no, mówicie o tym cosplayu? No, nie wiesz, bo to Vox Vox? O mój Boże, to jest Vox Vox? Tak. O mój Boże. O nie. Dobra, 7 ode mnie. 7. O nie! O mój Boże! Już wiem, czemu stracił lik partnera. To jest Arkwold. Naprawdę? No. Normalnie dałbym 1, ale że jest super osobką, to daje 2. Truskawkę na 10. Uuu. No, robi dobrą robotę, tym bardziej, że on faktycznie sam robi te stroje. Ale czy jest lepszy niż Mordekaiser? Nie, nie, nie. Ty jesteś foliarzem? 8,9. Ode mnie 8. O, ty mówiłem! Jaki mieczysko tam jest. 10, po prostu lajku. 10. Ja mam zagwozdkę, bo poprzedni krów jego, powiem mu 9,1. Poprzedni bardziej jak gdyby uderzał w moje... 9,1, zostawimy królów na tym samym poziomie. O, a co? On te cosplaye robi super szybko, kilka dni po pokazaniu postaci. Tak, w sumie ja się zastanawiam, czy on przypadkiem nie ma całej ekipy, która mu też pomaga to ogarniać. Na pewno. Mogłem dać dla jego 9,9, to mu dałbym 10, ale daję to znowu 10. 9,5. To jest tak zajebiste, że aż nie ma co dyskutować, nie? O, to jest dobry cosplay. Ja jej pokażę, no udostępnij się ekran. No to halo, halo, a po drugiej stronie czeka już na mnie Paulina, a.k.a. Shini Waifu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam. Z tej strony Shini. Także cosplay mnie zajebisty. Tak wyglądam po nagrywkach wieczorem, jak się kładę do spania. Z tym, że jesteś łysy, to tak naprawdę po prostu chodzi o to, że ty się golisz, żeby peruki było łatwiej. No właśnie, no, żeby przyklejać po prostu, bo naklej czy coś tam. Dobra, oceniajmy. Daję temu cosplayowi ocenę dobrego hosta na 10. Tomek, byłeś dobrym hostem na 10. O! Cosplay! Proszę, daj temu cosplayowi brzoskiniową jogo bellę na 10. Ja daję temu subskrybujcie kanał Arkon na 10. Kto to może być? Oh no! Why would you do this? 7,6. 9. A Kali? Fajne. No. To jest absolutnie zajebiste, bo jak przyjrzycie się, jakie to są w ogóle detale zrobione. No. W sensie, no to... że jest spikowana tkanina tam na górze, jest nur gruby i w ogóle broń jest zarąbista. To jest tak dziwne generalnie, że facetowi dam z buta 10, a my to nie wiem, nie mogę dać. Seksistowskie zachowanie, proszę się poprawić. 10. Oj, dobrze, dobrze, bo wziął sobie to do serca. No, słuchając dobra. Opinii ekspertki, jedynym słusznym wyborem zdaje się dawać 10. 9,99. Misowana dzida na 10. Ej, to jest chyba sneaky. Stas. Podoba mi się. No, powiem czordat. Tam są majtki pod łóżkiem, czy co? 6,4, niczym stack w Minecrafcie. Nie ufajcie ani my dziewczynkom na 10. O! Fajna pacha. A co jest z tego w pasze? Naprawdę ludzie patrzą na pachy? Nie, to dla mema powiedziałem. Bezu by nigdy czegoś takiego nie zrobił. No właśnie. 7,2. 8,5. 8,4. Dam 8. Tak, to też jest ona, nie? Tak, to też ona, no. 9,6. Za co daje 9? O! Ale ma uszy potężne. Żeby cię lepiej słyszeć. 9,3. 8,8. 7. 4.
Co? Zajebiste. No bo nie ma, co to jest za sukienka? Ja nie powiem, bo ja będę stronnicza. A to jest jakaś twoja znajoma też, tak? Ja puszczałam te bańki. No! O, to jest Poznań, ej. To... No patrzcie, ma takie ręce zakrwawione trochę na tych napiastkach. No, bo jakby... właśnie chyba na tym skinie ona ma te ręce takie gradientowo-czerwone, a, nie? A, ja myślałem, że takie uczulenie, że takie wieś poświęcenie, że ma jakieś rękawiczki czy coś. Ale kłamstwo, to mogę wziąć. Co? Byłem w tej toalecie i tak sobie myślę, że tam udajemy jakieś, wiesz, trójki, dwójki, a potem spojrzałem w lustro na swój cosplay i mówię, fajnie, jestem na pozycji, żeby oceniać inny. 7,5. Jinx? Fajnie światłem jest to zagrane, bo no ona właśnie ma w ręce jakiś właśnie reflektor czy coś tam. 6,5. Ooo! Geralt. I to meta chuj, bo nie dość, że Geralt, to jeszcze gra w grę z Geraltem. Kościu, on sam zbudował tą wannę. What? Chodź, zrób zbliżenie na obraz. Tak, to jest on w Bali, nie? Daję 9,8. 9,8, tak, to jest dobra ocena. Jakby to był inny cosplay Geralta, gdzie jest klata jest pokazana? Lepiej! O, okay. Ja daję tutaj 9,6. 8,7. O, Silko! Ja chcę zobaczyć, jak sobie to wstrzykuje w oko. 9. Czy ekspertka ma coś do powiedzenia? Zajebisty makijaż. To jest dziewczyna w ogóle, ona robi zarobiste właśnie. To? To fajne, 9,77. Ooo, co? To jest ta sama laska. To jest nos, to są oczy. 9,9 zdecydowanie. O, damn! 9,5. Telefon do przyjaciela, do eksperta. No jest to absolutnie zajebiście duża robota. Ona ma tam naprawdę bardzo dużo detali. One nie są narysowane czy cokolwiek, one są wszystkie wypukłe. Wyobraźcie sobie, jak w ogóle zrobić strukturę, żeby skrzydła sobie przyczepić i w nich chodzić. Nie chodzi 10. O mój Boże, czy to Minion Andrzej? 7,3. Nie no, on musi być albo na równi z Mordekaisera, albo wyżej niż Mordekaiser. Co ty robisz, Arko? 8. Haha, jeszcze w wodzie! Jaki co to piękny! Jest? 10. Tyle Mordekaiserów. Lol, Ani. Ja w pierwszym momencie myślałem, że to jest double lift tam na tym lewym zdjęciu. A po prawym to jest double lift! Haha, wiecie, bo dwóch podniósł. A patrz, na pierwszym zdjęciu, jak ktoś się kampi na tanki z busza. Daję temu shake proteinowy na 10. Przestań z tymi numerki dawaj! No, to jest mój najgorszy Nemezis. Błażej! Daję 8,5. 7,5. Ooooo! To jest cosplay? To jest cosplay, to nie jest zdjęcie, znaczy to nie jest rysunek. To nie do eksperta, o co z tym chodzi? Jest to cosplay! Jest to cosplay! Nie no, koleś zarąbisto też roboty, bo obserwowałam, jak on to robił i to jest duże, to ma ponad 2 metry i da się w nim chodzić. No to 10, dziękuję. 9,3. Patrzcie, ktoś zrobił cosplay Slickiego. Dobra, 9. 8,3. Ooo! Okej, co się dzieje tam koło nóg? To są kolejne nogi, nie? Bo to jest jeszcze tutaj ciało jelenia i to jest druga noga chyba, nie? Myszo! Jeleń! Daj tutaj 8. 7,9. Ale fajne. Co to za postać? Nami to jest... No... 8,8. O! 11! Jest i on! 11. To jest trochę creepy. Ta maska Kindred przypomina mi tą maskę królika z Donnie Dark. No. Ale patrzcie, jaki ma kaloryfer. Ale jest lepszy niż ten set. 7,2. 8,5 na to, że jak była scenera, to byłoby lepiej. Ooo! No jest dodatkowy punkt za karty lolowe. 10. 4,8. To tylko przejrzyjmy bez oceniania. Jezu! Eren Jäger! Ten Shuchu! Mizuno Kokyu! Hikiriki Zen! Rokuen! Zastanawiam się, czy jak on to krzyczy teraz, to czy on wstaje z krzesła? Tak. Tak, a faktycznie robię takie podstawy jak oni w anime. Kinda sush! 10. Okej. Czy mogę przeczytać opinię eksperta? Nie no, dojebany jak dla mnie. W sensie ona robiła wszystko sama, także to w ogóle jest absolutnie ekstra dopracowane. No i peruka jej to jest w ogóle the best. 9,8. O kurde, ten taki Kaeli. Jesteśmy to na 10. Na jednym invencie jakimś otwarcie chyba, nie, bo to nie wiem, kurde. Otwarcie parasola. Pentakill właśnie grało koncert, co ona w tym stroju była na scenie. No. 9,9 w okresie. 10, zaokrąglam. O co? O kurde. Ale musi być ciepło w środku. 10,1. Kona, 10,2. Okej, mamy wasze top 10. Tu jest top 10 Arkoana. Tu jest top 10 Beza.
teraz chłopaki czas odkryć tajemnicę tego odcinka. Nadien pokryjomu również oceniała cosplaye i również wybrała swoje top 10. Tego nikt się nie spodziewał. Teraz autor top 10, który najbardziej będzie pokrywać się z jej wyborami, wygra 5000 RP. Co o ty kurde. Proszę państwa, dla widzów teraz to jeszcze jest topka Nadien. Bezu, 5 twoich pików pokryło się z wyborami Nadien. Czy Arkoan zrobił więcej, czy mniej? Arkoan trafił 6 tych samych pików. Gratulacje Arkoan! Także gratulacje Arkoan, gratulacje też Bezu, byłeś bardzo blisko. I dziękuję bardzo serdecznie Nadien za to, że nam tutaj pomagała i swoim głosem rozsądku i głosem doświadczenia pomogła nam ocenić tego cosplaye. Zapraszam oczywiście do Nadien na Instagrama. No i co, subskrybujcie kanał Anterias. Pozdrawiam. I mój kanał też subujcie, bo lecimy po 100k subskrybentów.